Myśląc o fitnessie duchowym w kontekście fitnessu fizycznego i zastanawiając się nad tematem zadośćuczynienia, można byłoby śmiało porównać zadośćuczynienie do wyrównania braku. W spowiedzi sakramentalnej zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu jest jednym z warunków dobrej spowiedzi. W fitnessie fizycznym, jeśli czegoś naszemu organizmowi brakuje, dążymy do tego, żeby ten brak w miarę szybko i możliwie dobrze wyrównać. Jeżeli ulegniemy pokusie i dostarczymy swojemu organizmowi przyjemności w postaci potraw, które niezbyt dobrze i zdrowo na nas działają, jeżeli odpuścimy sobie regularne ćwiczenie w imię przysłowiowego zapuszczenia naszego organizmu, należy później, żeby przywrócić ten organizm do formy, zadośćuczynić temu brakowi. Nauka Kościoła katolickiego mówi, że braki, które są skutkiem naszych grzechów, należy wyrównywać jako warunek dobrej spowiedzi, o czym wspomnieliśmy przed momentem. Pokuta, która najczęściej jest formą modlitwy, ale czasami przyjmuje także formy uczynków miłosierdzia, jest li tylko częściowym zadośćuczynieniem Panu Bogu tego, co jest naszym względem Niego brakiem, brakiem naszej formy względem dawcy życia. Ale zadośćuczynienie to przede wszystkim, jeśli przypomnimy sobie postać Zacheusza, w miarę możliwości wyrównanie tych braków, które pojawiły się między nami a bliźnimi. Nie zawsze można zadośćuczynić w sposób materialny, ale można próbować. Nie zawsze można zadośćuczynić, spotykając się z kimś i wyrównując szkody. Zawsze jednak można podjąć modlitwę za tych, wobec których zgrzeszyliśmy. Zawsze można podjąć uczynki miłosierdzia wobec innych ludzi, aby w ten sposób wyrównać braki wobec Kościoła. Zadośćuczynienie ma przede wszystkim za zadanie przywrócenie miłości w samym Kościele. I tak jak zadośćuczynienie organizmowi w powrocie do formy, tak też zadośćuczynienie członkom Kościoła w powrocie do miłości wzajemnej jest elementem koniecznym, aby powracać do dobrej kondycji i ciała, i ducha. Let's me know.